Rozmowa dnia, Mariusz Kluszczyński. Dzień dobry. W Toruniu rozpoczęła się 20. jubileuszowa Światowa Konferencja Gospodarcza Polonii. Moimi gośćmi są dziś Wiesław Żółtowski, wiceprezes Business Center Club Chicago i Łukasz Szarszewski, dyrektor Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu. Dzień dobry panowie. Nowy model rozwoju szansą dla wszystkich. To jest hasło przewodnie tegorocznego wydarzenia. Szansa bardziej dla rodzimych przedsiębiorców czy dla tych, którzy swoje biznesy prowadzą poza granicami kraju? Ja myślę, że tu jest szansa dla małych i średnich przedsiębiorstw, które jest tylko roku organizatorem Toruń, do zaistnienia na wielkich rynkach zachodnich. Uważam, że to jest jedna z najtańszych form, można powiedzieć, zaprezentowania się w różnych rodzimych firm, a będą tacy, którzy się wystawiają. I to polega właśnie na tym, że zjeżdżają się z całego świata szefowie izb gospodarczych. Oni zbierają te informacje i zawożą je do danych krajów, gdzie przedstawiają swoim członkom. I dane członkowie są, wielu takich jest zainteresowanych, które nawiązują kontakt bezpośrednio z polskimi producentami i w ten sposób się zaczyna właśnie ten handel czy transakcje handlowe międzynarodowe. A są szefowie izb gospodarczych z Japonii, są potwierdzili właśnie z Chin, z Indonezji i z wielu innych krajów, między innymi Ameryki Północnej, gdzie jest bodajże chyba 5 stanów reprezentowanych właśnie na tej konferencji. Panie dyrektorze, komu te spotkania są bardziej potrzebne? Tym, którzy prowadzą firmy w Polsce, w naszym regionie, czy tym, którzy przyjeżdżają z wielu, często jak słyszeliśmy, egzotycznych państw na świecie? Szanowni Państwo, Toruń to miejsce, które słynie z świetnego klimatu dla biznesu. My jako samorząd podejmujemy liczne działania mające na celu rozwój lokalnych przedsiębiorców, my i instytucje okołobiznesowe. To wydarzenie jest jednym z takich wydarzeń. To będzie świetna platforma do wymiany doświadczeń i nawiązywania. To będzie także taka przestrzeń do nawiązywania nowych relacji biznesowych zarówno dla małych i średnich przedsiębiorstw tutaj lokalnych, ale także i dla naszych gości, którzy również poszukują dostawców towarów i usług na swoje potrzeby działalności. Panie prezesie, pan nie po raz pierwszy uczestniczy w tym wydarzeniu. Do tej pory konferencje odbywały się zazwyczaj w Warszawie, w tym roku wyjątkowo w Toruniu. Na ile realnie przekłada się to później na kontakty gospodarcze między firmami? Nie do końca w Warszawie. W Warszawie na ogół jest rozpoczęcie jednego dnia było, ale był zawsze ktoś podejmował jako gospodarzy. Był to Lublin, był to Płock, był to Wrocławek. Wiele miasteczek, które podejmowało właśnie było gospodarzami konferencji. Na dzień dzisiejszy mogę wymienić masę firm, które zaistniały dzięki tym konferencjom. Między innymi jest taka jedna firma Goldrop z Lymanowej, która wystawiała się z produktami i tam ona zasłynęła rynek szczególnie amerykański pod względem ekologicznych produktów, które są innowacyjne i nigdy i nie ma drugiej takiej firmy na świecie, która produkuje właśnie, używają konserwatory, takie konserwujące środki do tych produktów z firmy Invex, z Kels, a więc jest jedyni co producentami. Jest masę firm takich jak Janex, jest tutaj, mamy z danego terenu tutaj firmę TZMO, przecież bardzo dużą firmę TZMO, która zaistniała na rynku amerykańskim dzięki właśnie takim konferencjom przedstawiającym się. Panie dyrektorze, czym będziemy chcieli zabłysnąć przed Polonią, również amerykańską? Jeszcze, co chcecie pokazać? Jeszcze na chwileczkę odwołam się do wypowiedzi mojego przedmówcy. Ja chciałbym to podsumować krótko. Jakość, konkurencyjność, innowacje i nowoczesne technologie. Tym nasze lokalne i polskie firmy szczycą się na rynkach zagranicznych. Czym my będziemy chcieli zabłysnąć? My jako Toruń oczywiście jesteśmy współorganizatorem tej konferencji. Ona będzie dwudniowa, będzie odbywała się w jednym z naszych obiektów, a także na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. My jako miasto oczywiście będziemy posiadać swoje stoisko, będziemy prezentować na nim naszą ofertę inwestycyjną, a także walory gospodarcze miasta. W drugim dniu konferencji będziemy brać udział w panelu dyskusyjnym wraz z naszymi instytucjami otoczenia biznesu, a także województwem kujawsko-pomorskim, gdzie będziemy również prezentować nasze
nasze walory naszego województwa, naszego miasta, a także naszą ofertę inwestycyjną. A przedsiębiorcy z Kujaw i Pomorza chętnie biorą w tego typu wydarzeniu? Dla nich to jest rzeczywiście szansa na rozwój? Na pewno. Każdy z przedsiębiorców poszukuje możliwości do rozwoju. Ta konferencja, tak jak wcześniej wspominałem, jest do tego szansą, jest do tego okazją. My jako Centrum Wsparcia Biznesu, co prawda działamy na rynku lokalnym, ale wiemy, że odpowiednie Departamentu Urzędu Marszałkowskiego również zapraszały przedsiębiorców z województwa kujawsko-pomorskiego. My dołożyliśmy wszelkich starań, ażeby nasi przedsiębiorcy lokalni toruńscy pojawili się na tej konferencji i mamy nadzieję, że w dużej liczbie się zjawią, bo to jest dla nich również okazja. Nawet jest taka sytuacja, że Urząd Marszałkowski dysponuje wiadomością o producentach. Może niektórzy zaspali z jakiegoś powodu, nie będą na konferencji, nie będą się wystawiać z produktami, ale jako informacje, które Urząd Marszałkowski przekazuje, to są cenne też informacje, że jest producent przykładowo jakiegoś produktu na terenie na przykład kujawsko-pomorskim, gdzie nawiązuje się później kontakty. Ci, którzy szefowie list gospodarczych, co przyjeżdżają się świata właśnie podczas tej konferencji. Także to jest taka wymiana. Oprócz tego też są, oni reprezentują inne walory, nie tylko handlowe, nie tylko zakupowe, a więc bardzo dużo jest inwestycyjnych, a więc w każdej izbie jest bardzo dużo budowlanych firm, które na przykład chcą inwestować w innych krajach i tutaj właśnie jako umożliwiające im właśnie te urzędy przyjeżdżają, oglądają i zaczynają biznes, zaczynają budować, zaczynają tworzyć właśnie. A szukają też innowacyjnych pomysłów, które gdzieś tam w Polsce, czasami w małych miejscowościach, czasami w większych miastach, takie jak Toruń, powstają? Polska jest jedynym chyba krajem na świecie, która ma tyle wspaniałych produktów, zdrową żywność, innowacyjność, zdolność. Młodzież, na przykład kraina krzemowa, słynie z tego właśnie zdolności naszych rodaków. A więc my tutaj bijemy większość narodów na świecie, a więc my jesteśmy narodem niesamowicie utalentowanym, zdolnym i dbającym właśnie produkcję właśnie tej zdrowej żywności. Nie tak jak jest gdzie indziej, na przykład amerykańskim jest modyfikowana GMO i innym, gdzie jest dopuszczalna. W Europie praktycznie jest niedopuszczalna i to jest cenna, a szczególnie eko, produkty eko. Eko są coraz bardziej silniejsze, firmy robią wspaniałe produkty i eksportują to poza nasz kraj, poza Polską i cieszą się niesamowitą, dobrą opinią, bez względu na to, że jakość jest satysfakcjonująca odbiorców tych produktów. Wykłady, panele to jest jedno, ale podczas tego typu konferencji chyba przede wszystkim liczą się te bezpośrednie kontakty, kiedy przedsiębiorcy mogą spotkać się ze sobą, porozmawiać twarzą w twarz i omówić to, co sprzedają, czym się zajmują, przekazać swoje pomysły. Rzeczywiście widać tam taką atmosferę podczas tej konferencji, która ułatwia nawiązywanie kontaktów handlowych? Bezwzględnie, nawet osoby takie, które nie są może zainteresowane bezpośrednim tematem, a wiedzą, że kolega z jednego kraju poszukuje kogoś, a więc przekazują to i jeden drugiemu sobie nawzajem pomagają. A więc taka typ tej konferencji, które są organizowane od 20 lat przez pana Olszewskiego, jest niesamowite. Właśnie to jest takim dobrem ekonomicznym i dla regionu, i dla przedsiębiorców, i dla producentów, i dla eksporterów, i dla innych. A więc szkoda, że tak rzadko organizowane, tylko raz w roku, ale to jest właśnie taka forma, jedna z najtańszych, żeby zaistnieć w szerokim świecie z naszymi produktami, z naszymi pomysłami, z naszą innowacyjnością, z naszymi ofertami biznesowymi, które przedstawiają dane regiony. Co prawda ostatnio rząd coś tam tworzy jako dodatek do małych i średnich przedsiębiorstw, żeby wystawiać się na targach międzynarodowych, ale to właśnie jest to, co jest dzisiaj organizowane, dzisiaj i jutro, właśnie daje najwięcej rezultatów. Można mówić o czymś takim jak patriotyzm gospodarczy w przypadku Polonii? Być może, na pewno polskie produkty, bo wiemy o tym, że na przykład Polonia, ta, która jest na rynku amerykańskim, czy gdzieś w świecie, one tęsknią za polskimi produktami, bo wiedzą, że są zdrowa żywność, że nie jest z pestycydami, jak inne kraje robią, że mogą śmiało kupować, gdzie to odbywa się, na przykład ja mogę powiedzieć o rynku amerykańskim, jesteśmy na 39. miejscu pod względem importu żywności, gdzie ciągle wzrasta ten nasz co roku.
eksport żywności do Stanów Zjednoczonych. Takie dwa segmenty warzywne, przetworu warzywnego i cukierniczego wzrosły w ostatnim roku ponad 200%. A więc tylko te dwa, nie mówiąc alkoholowych, o innych, o mięsach wieprzowych, o wołowych, które już eksportujemy. A więc on ciągle jest rosnący. Jeśli chodzi o wieprzowinę, bodajże jesteśmy na drugim miejscu po Kanadzie. Mamy 6% rynku amerykańskiego przy popularności 325 milionów ludności w Ameryce. A więc tu już jest sukces. I to akurat jest szansa dla przedsiębiorców z Kujaw i Pomorza, bo akurat w tej branży, branży spożywczej, rolniczej jesteśmy silni. Tak jest, ale oprócz branży spożywczej to także branża farmaceutyczna, metalowa, branża logistyczna, usługowa, bardzo silna, jeśli chodzi o Toruń, branża turystyczna, BPO. Także widzimy tutaj szanse i możliwości dla lokalnych i przedsiębiorców i tych regionalnych producentów na zaistnienie i nawiązanie nowych kontaktów. Mało tego, drugiego dnia będzie na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika specjalnie z myślą o takim bezpośrednim kontakcie pomiędzy przedsiębiorcami z zagranicy i naszymi lokalnymi, organizowana giełda biznesowa, gdzie każdy przedsiębiorca wybiera sobie, z kim chciałby porozmawiać i będą mieli ku temu stworzone możliwości. To jeszcze na koniec, panie dyrektorze, co jest przeszkodą w nawiązywaniu kontaktów handlowych czy w jakiejś takiej ekspansji na rynek międzynarodowy dla przedsiębiorców z Polski? Pan jako dyrektor Centrum Wsparcia Biznesu spotyka się z przedsiębiorcami, z firmami, tutaj przede wszystkim z Torunia, ale nie tylko. Rozmawiacie na temat tego, w jaki sposób móc rozwijać swoją działalność. Są jakieś obawy co do tego, jak wychodzić na rynek międzynarodowy? Tak, przede wszystkim przedsiębiorcy potrzebują wsparcia organów centralnych, ale także i naszych samorządowych. My staramy się stwarzać im ku temu warunki. Jednakże, panie redaktorze, my jako centrum obserwujemy taką sytuację, że nasze lokalne firmy coraz częściej otwierają się na rynki zagraniczne. Przykłady mamy z tego roku. Firma Exxon, firma Candelana. One błyskotliwie weszły na rynki całego świata. Myślę, że czasy troszeczkę się zmieniają, że przedsiębiorcy są coraz bardziej odważni, jednakże cały czas potrzebują wsparcia i pomocy. I o tym także będzie mowa podczas Światowej Konferencji Gospodarczej Polonii w Toruniu. Dziękuję bardzo. Wiesław Żółtowski, wiceprezes Business Center Club w Chicago i Łukasz Szarszewski, dyrektor Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu, byli gośćmi rozmowy dnia. Dziękuję Państwu. Do zobaczenia. Dziękujemy.